Tramwaj, kierunek Wilanów. Witam Was tutaj, Czesi Czemem Ząż. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z Tramwaj, kierunek Wilanów. Znajdujemy się na przystanku Dworkowa, gdzie właśnie odjeżdża tramwaj, który normalnie jedzie z pasażerami. Natomiast zaraz za nim podjeżdża tramwaj z napisem briefing prasowy, bo dokładnie tym tramwajem media, w tym ja, mogliśmy się przejechać po nowej trasie tramwajowej i węźle Rakowiecka, gdzie już tramwaje za kilka dni będą ponownie jeździć. Za kilka dni, czyli oczywiście od poniedziałku, 4 września, tramwaje ponownie wracają zgodnie z zapowiedzią na trasę tramwajową na ulicy Puławskiej. Na całej długości wracają 3 linie tramwajowe, ale o szczegółach trochę więcej w konferencji, bo na początku, na wstępie przejedźmy się nowym odcinkiem, gdzie jak widzicie tramwaj całkiem ładnie, spokojnie jedzie. Co ważne, tramwaje na razie mogą tylko i wyłącznie pojechać prosto, do Wilanowa jeszcze nie oczywiście. Cała trasa jest nowa, zazieleniona, nawet na dosyć długim odcinku, również prawie do Śródmieścia dojeżdża zielone torowisko. Tam kawałek przed placem Unii Lubelskiej się kończy rozchodnik. On był rozwijany w tym miejscu jeszcze dokładnie dzisiaj, 1 września 2023 roku, kiedy ten przejazd też właśnie się odbył. Jak widzicie, wjazd na nowe zielone torowisko odbyła się ładnie, powoli, żeby oczywiście cały czas pięknie to zielono wyglądało. No i najważniejsze jest to, że drzewa, które były w okolicy, prawie wszystkie pozostałe, które mogły być przystanki, zmieniły swoją lokalizację, a w tym miejscu przejeżdżamy po raz pierwszy oficjalnie po nowym rozjeździe tramwajowym w tym mieście, które właśnie są tak blisko poukładane szyny w tym miejscu. Co to oznacza? Oznacza to, że stąd tramwaje będą skręcać w prawo, w lewo, bez konieczności zmiany rozjazdów na samym skrzyżowaniu. A co najważniejsze, dzięki temu tramwaje nie będą przejeżdżać w tym miejscu przez rozjazdy i po prostu będą mogły pojechać z większą prędkością. A to jest oczywiście ważne, bo tramwaje w tym miejscu, jeżeli by miały tak dużą ilość rozjazdów, mogłyby po prostu bardzo powoli jechać. Na całym odcinku to by 15 km na godzinę. Jak jest z tym utrzymywaniem 15 godzin, to chyba wszyscy wiemy, ale ważne jest to, żeby nie tylko i wyłącznie w praktyce, ale również w przepisach dało się przejechać ten odcinek całkiem szybko. Jak widzicie, jest osobny prawoskręt tutaj do Wilanowa, tak samo w drugim kierunku z centrum będzie prawoskręt na Rakowiecką, no i oczywiście bezpośredni prosty tor, czy to na Puławską w kierunku Mokotowa, czy to w kierunku Marszałkowskiej w kierunku centrum Warszawy. Będzie też osobny lewoskręt z centrum Warszawy na tramwaju w kierunku trasy tramwajowej do Wilanowa, natomiast w kierunku Rakowieckiej z Mokotowa nie będzie osobnego toru, tam po prostu wszystkie trzy szyny są obok siebie. Co ciekawe, rozjazdy na Marszałkowskiej się jeszcze znajdują, kawałek dalej tam prosto. Tymczasem zapraszam Was na konferencję i na sam koniec filmu możecie posłuchać moich pytań do rzeczników tramwajów warszawskich i zarządu transportu miejskiego o komunikację i do tego macie też rozdziały. I chyba czas na to, żebyśmy zabrali głos. To może zaczniemy od Magdaleny Roguskiej, wiceprzewodniczącej Rady Miasta. Poproszę. Bardzo dziękuję. Dzień dobry. Szanowni Państwo, tramwaje wracają na Puławską. To informacja, na którą czekali mieszkańcy Warszawy i ona jest przez nich, jestem przekonana, przyjmowana z ogromną radością i też z takim poczuciem, że ten trudny czas, który powoli dobiega końca, trudny czas, który zawsze towarzyszy każdej dużej, wymagającej inwestycji, także się kończy. O tym, że uciążliwości związane z tą inwestycją były, wiemy wszyscy. O tym mieszkańcy z nami, z radnymi rozmawiali wielokrotnie, ale tak jak na koniec każdej tej rozmowy wspólnie dochodziliśmy do przekonania, że na końcu efekt jest wart tego, tak jestem pewna, że dokładnie takie emocje po zakończeniu tego odcinka, po tym jak te tramwaje tędy będą już woziły pasażerów, będą towarzyszyć wszystkim. Inwestycje w transport publiczny w Warszawie to od wielu, wielu lat priorytet. Nie szczędzimy na nie pieniędzy, bo mamy przeświadczenie i dobrze wiemy, że każda wydana na to złotówka to jest wprost inwestycja w poprawę komfortu życia, w lepszą komunikację, która przekłada się na to, jak mieszkańcom żyje się w Warszawie. Ta inwestycja tutaj i te ambitne plany, które mamy jako Warszawa, realizując, przygotowując kolejne inwestycje transportowe, tramwajowe, rozbudowę metra, są finansowane z pieniędzy Warszawy, ale nie są możliwe i nie będą możliwe bez dodatkowych pieniędzy, bez finansowania, współfinansowania unijnego. I to chcielibyśmy też dzisiaj mocno podkreślać, że Warszawa robi bardzo dużo, by ten transport w mieście rozwijać, ale
potrzebujemy też dobrych decyzji, które będą taki kierunek rozwoju miasta wspierały. Dziękuję. Dziękuję pani przewodnicząca. Głos chciałbym oddać posłance Aleksandrze Gajewskiej, przewodniczącej Parlamentarnego Zespołu do Spraw Warszawy. Wszystko się zgadza. Szanowni państwo, władza centralna tak utrudnia, a Warszawa tak się rozwija. I muszę przyznać, że mówię to z taką gorzką satysfakcją, bo z jednej strony ja z ogromnym uznaniem i podziwem obserwuję, uczestniczę w tych pracach, decyzjach dotyczących tego, jakie inwestycje będą realizowane w Warszawie, tak żeby Warszawa rozwijała się. I tych inwestycji jest bardzo dużo i one w bardzo dużej części dotyczą komunikacji, poprawy warunków komunikacyjnych mieszkanek i mieszkańców Warszawy. Z drugiej strony też przyznaję, że jestem pełna takiego ludzkiego wkurzenia, kiedy myślę o tym, jak niesprawiedliwie dzielone są dotacje, jak nie dotrzymujemy jako miasto Warszawa żadnych rekompensat za decyzje tego rządu, jak cierpimy na tym finansowo. I na koniec myślę o tym, że zablokowane są środki z KPO. Środki, które mogłyby być przeznaczone na realizację kolejnych inwestycji. Te środki mogłyby pracować dla mieszkanek i mieszkańców Warszawy, ale nie tylko, całego kraju. I to jest niesamowite, że Warszawa, pomimo tego, że jest tak bardzo dociśnięta finansowo, że ma tak ogromne ograniczenia, jednak te inwestycje postanawia realizować i robi to na takim poziomie i tak konsekwentnie. Szanowni Państwo, środki z KPO to są środki, które mogły być przeznaczone na szkoły, na żłobki, na szpitale, na ochronę zdrowia. Ale 40% tych środków to jest transformacja energetyczna. I tu mówimy również o wszystkim tym, co jest związane z zielonym transportem, z niską emisją. I ta inwestycja jest tego przykładem. I ja chciałabym na koniec podkreślić, że gdyby środki z KPO trafiły do Polski, Warszawa wydawałaby je tak konsekwentnie na wszystkie inwestycje, jak prowadzi inwestycje w Warszawie. Moglibyśmy zakupować tabor niskoemisyjny autobusowy. Moglibyśmy zakupować tabor tramwajowy. Mogłyby powstawać kolejne ścieżki rowerowe, z których tak chętnie korzystają mieszkanki i mieszkańcy Warszawy. Moglibyśmy inwestować w OZE na pętlach autobusowych i na parkingach Park and Ride. Moglibyśmy tworzyć kolejne węzły przesiadkowe, tak potrzebne przy nowo powstających stacjach metra. Tak, żeby mieszkankom i mieszkańcom po prostu w Warszawie komunikowało się lepiej, można było z łatwością przejeżdżać pomiędzy konkretnymi dzielnicami, jechać do przedszkola, do żłobka, do miejsca pracy, żeby spędzić czas z bliskimi. To mogłoby być realizowane. I ja jestem głęboko przekonana, że te środki wkrótce trafią do mieszkanek i mieszkańców Polski, a również Warszawy i będziemy mogli realizować w sposób odpowiedzialny wszystkie te zadania i wszystkie te oczekiwania, które mają właśnie Polki i Polacy. Także trzymam na to mocno kciuki i wierzę, że będziemy w stanie to zrobić. Dziękuję pięknie. Głos przekazuję Michałowi Szczerbie, posłowi Michałowi Szczerbie, który jest członkiem Parlamentarnego Zespołu do Spraw Warszawy. Panie pośle. Szanowni Państwo, jest takie kolokwialne słowa, są takie kolokwialne słowa, które dzisiaj możemy użyć. Mamy to. Mamy to i żyjemy w takim świecie, kiedy decydenci składają różne obietnice. Bardzo często te obietnice są po prostu puste i przychodzi taki czas weryfikacji słów. I w tym miejscu chciałbym podziękować naszemu prezydentowi, Rafałowi Trzaskowskiemu, za to, że jego pełna deklaracja, że w pierwszego dnia roku szkolnego pojedzie tramwaj i pojedzie całą Puławską, się spełniła. Szanowni Państwo, to jest coś, co jest bardzo ważne. 4 września, początek roku szkolnego, dzieci jadą do przedszkoli, uczniowie jadą do szkół, słuchacze i seniorzy jadą na swój uniwersytet trzeciego wieku i pojadą najbardziej ekologicznym środkiem transportu, jakim jest transport szynowy, jakim jest tramwaj. I to też buduje naszą stolicę, buduje to, że
Warszawa jest coraz bardziej ekologiczna i coraz bardziej inwestuje w takie środki transportu, które są przyjazne środowisku i naszemu zdrowiu. Ale chciałbym również powiedzieć, że dzisiaj cieszymy się w Puławskiej, ale również każdego dnia, jako mieszkaniec Woli i sąsiad tramwajów warszawskich, firmy miejskiej, którą bardzo cenię i którą bardzo szanuję, widzę, jak rozbudowuje się tramwaj na Kasprzaka. Te prace są bardzo zaawansowane i wszystko wskazuje na to, że zostaną ukończone już do końca tego roku. Więc w różnych częściach Warszawy spółka miejska wraz z prezydentem budują takie możliwości, żeby mieszkańcy mogli szybko się przemieszczać. W tym wszystkim jeszcze jest jedna ważna sprawa. Jak mówimy o środkach transportu, pamiętajmy również, że i transport szynowy, i inne środki transportu zapewniają nam łatwy dostęp do lotniska Okęcie. Ktoś nas tego lotniska chce dzisiaj pozbawiać i również chcemy o tym dzisiaj mówić, że warszawiacy mają prawo do szybkiego transportu, do szybkiego przemieszczania się, nie tylko w obrębie miasta, ale również w obrębie całej Polski i całej Europy. Bardzo dziękuję za tę inicjatywę, bardzo dziękuję za tę inwestycję. Szczęśliwej podróży. Ja bym teraz poprosił o głos Rafała Miastowskiego, burmistrza Mokotowa. Szanowni Państwo, miejsce nieprzypadkowe, miejsce historyczne, bowiem 66 lat temu w tym miejscu zniknęły ostatnie zabudowania zajezdni Mokotów, a zniknęły w związku z otwarciem linii na Wilanów. Dziś kończymy pierwszy etap odnawiania, odbudowy linii na Wilanów. Chciałbym z tego miejsca bardzo serdecznie w imieniu swoim, w imieniu całego samorządu dzielnicy Mokotów podziękować mieszkańcom Mokotowa za to, że są dla nas tak wyrozumiali w związku z sytuacją, jaka jest na terenie naszej dzielnicy. Jednocześnie chciałbym zapewnić mieszkańców i prosić ich o jeszcze trochę naprawdę, jak ta inwestycja dobiegnie końca, wszyscy odczujemy te plusy płynące z oddania linii na Wilanów. Szanowni Państwo, jako samorząd dzielnicy Mokotów dokładamy wszelkich starań w miarę swoich możliwości. Jesteśmy w ciągłej współpracy z inwestorem tramwajami warszawskimi, z wykonawcą, z firmą Budimex i reagujemy na wszelkie zgłoszone do nas sytuacje, które mogą poprawić Państwu w tym specyficznym okresie życie, funkcjonowanie na terenie naszej dzielnicy. Jeszcze raz bardzo Państwu dziękujemy za to, tu zwracam się do mieszkańców Mokotowa, za to, że jesteście dla nas tak wyrozumiali i prosimy jeszcze chwilę. Dziękuję. No i na koniec bym poprosił o głos Ludwika Rakowskiego, burmistrza Wilanowa. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, myślę na koniec też dlatego, że ten koniec drugiej trasy jest u nas w Wilanowie. Ja się bardzo, bardzo cieszę, że tramwaje warszawskie i wykonawca kończą tutaj pracę na Puławskiej w ramach budowy trasy tramwajowej do Wilanowa. Mam nadzieję, że ten sprzęt i pracownicy tutaj z Puławskiej będą mogli się przenieść na Dolny Mokotów i do nas, do Wilanowa i tamte prace będą jeszcze intensywniejsze. Proszę Państwa, tak jak tutaj już mówił Pan Burmistrz Miastowski, ta budowa bez wątpienia wiąże się z uciążliwościami dla mieszkańców. Ja liczę na to, że te uciążliwości w miarę postępów prac na budowie będą coraz mniejsze. Jak też Państwo pewnie wiedzą, pojawiają się pewne informacje prasowe dotyczące komplikacji przy samym już końcu trasy na Alei Rzeczypospolitej, ale ja jestem tutaj dobrej myśli, jestem przekonany, że te niefortunne dosyć utrudnienia uda się szybko pokonać i myślę, że będziemy mieli okazję w przyszłym roku na wiosnę spotkać się już na otwarciu całej trasy tramwajowej do Wilanowa. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie burmistrzu. Tomasz Kuner, Zarząd Transportu Miejskiego. Tramwaje wracają na Puławską na całej długości po roku. Jakie linie wrócą również z tą nową trasą? Od 4 września, od poniedziałku na Puławską wracają tramwaje 3 linii. To będzie 4, 10 i 18. To są linie, których rozkłady są ze sobą skoordynowane. Na wspólnym odcinku trasy na ulicy Puławskiej tramwaj będzie w godzinach szczytu co około 3 minuty.
czyli w jednej godzinie na przykład szczytu porannego będziemy tutaj mieli w kierunku centrum ponad 20 składów tramwajowych, z których każdy zabiera około 200 pasażerów. Ta liczba miejsc, jaka będzie tutaj do dyspozycji pasażerów, wydaje się wystarczająca. Oczywiście będziemy tę sytuację obserwowali w razie potrzeby, gdy będzie to zbyt mało pojazdów, zbyt mało składów. Będziemy po prostu w tych najbardziej wrażliwych godzinach wysyłać dodatkowe pociągi tramwajowe. A dlaczego dwie linie nie wyruszyły, 14 i 35? Tutaj tramwaj linii 35 w tej chwili jest na trasie, która zapewnia nam relację 14, zawieszonej 14, na tym odcinku, który był najbardziej wykorzystywany przez pasażerów, czyli z Placu Zbawiciela w kierunku Ochoty. Tutaj mamy 35, który zastępuje tę relację. 14 nie wróciła na swoją trasę, gdyż ona by powielała właśnie po części ten układ, który mamy, który będzie wprowadzony od 4 września. Dodatkowo jeszcze traktujemy to uruchomienie, ten powrót tramwajów na Puławską jako pierwszy etap wprowadzania tych kompleksowych zmian w komunikacji tramwajowej w tym rejonie Warszawy, który będzie związany już z oddawaniem do ruchu nowego odcinka trasy tramwajowej do Wilanowa. Zakładamy, że z Wilanowa będą jeździły tramwaje dwóch linii i właśnie za zanadrze, gdyby trzymamy, mówiąc w cudzysłowie, tę 14, po to, żeby zbyt często nie wprowadzać tutaj tych zmian. Zakładamy, że z Wilanowa tramwaje będą jeździły w kierunku Marszałkowskiej, czyli do tego ścisłego centrum, jak również drugie linii będą jeździły w kierunku Ochoty. Tramwaj na Gagarina będzie też trochę wcześniej ukończony niż sam tramwaj do Wilanowa. Co możemy się spodziewać na tamtym odcinku? Tutaj z kolei przewidujemy relację do centrum, ale do centrum w Alei Jana Pawła II. To wszystko jeszcze jest przedmiotem analiz, tak więc nie możemy tu jeszcze mówić o dokładnych numerach, o dokładnych rozkładach, o dokładnych trasach. Pracujemy nad tym. To też jest uzależnione od tego, w jakiej kolejności poszczególne odcinki trasy będą uruchamiane i w jakich terminach. Tutaj tramwaj na Gagarina i tramwaj na Pławskiej w najbliższym czasie będą oddawane w tej okolicy. Czy jakieś większe zmiany mogą się spodziewać pasażerowie przy autobusach tutaj? W tej chwili pracujemy nad opracowaniem komunikacji dla tego rejonu, tak więc w tej chwili jeszcze o ewentualnych zmianach autobusowych jest zbyt wcześnie, aby mówić. Oczywiście zakładamy, że w momencie oddawania poszczególnych odcinków ulic po budowie będziemy przywracali na stałe trasy linie autobusowe, które w tym rejonie jeździły przed rozpoczęciem budowy, które w tej chwili są na objazdy. Docelowy układ jeszcze jest w opracowywaniu. Maciek Dudkiewicz, rzecznik prasowy tramwajów warszawskich. Tramwaj na Pławską teraz wraca. Jakie zmiany czekają tutaj i co się właściwie teraz wydarzyło? Co się wydarzyło? Otwieramy po weekendzie linię tramwajową wzdłuż Puławskiej. Mamy gotowy czterotorowy węzeł. No, absolutna zmiana, jeżeli chodzi o to, co było tutaj wcześniej, bo mieliśmy dwa tory prosto po Puławskiej. Teraz będziemy mogli z tego czterotorowego węzła skręcić w Goworka. Będziemy mogli skręcić w kierunku w przyszłości oczywiście Rakowieckiej. No, mamy też poprzesuwane przystanki na wylotach skrzyżowań. To jest optymalne rozwiązanie z punktu widzenia przede wszystkim zielonej fali i przede wszystkim komfortu dochodzenia do tych przystanków dla tych pasażerów, którzy jadą w danym kierunku. Mamy też około 2000 metrów kwadratowych rozchodnika. Dzisiaj został rozłożony ten rozchodnik. Przed nami jeszcze prace zieleniarskie, a mianowicie będziemy dosadzali około 200 krzewów. Będzie około 1000 bylin i cebul kwiatowych, więc generalnie to miejsce będzie bardziej zielone niż przed rozpoczęciem całej inwestycji. Na przystanku na Goworka będą 3 wiaty, będą 2 drzewa. Konkretny proponowany gatunek to jarzębiny. No i pracujemy dalej. Teraz prace się skupiają najbardziej wzdłuż tych jezdni prowadzących na Dolny Mokotów.
Mamy za sobą wakacyjne roboty związane z budową od nowa zupełnie ciepłociągów dla Veolii. Łącznie do przebudowy jest 4 km ciepłociągów, a jak będziemy liczyli to, że to są dwie nitki, to właściwie jest 8 km tych ciepłociągów. I tak naprawdę możemy w tym momencie rozpoczynać, po zakończeniu tych ciepłociągowych robót, możemy zaczynać budowę jezdni, torów, podłączać ulicę Gagarina i pracować dalej nad tramwajem do Wilanowa. No i tak w skrócie to chyba są najważniejsze informacje, jeżeli chodzi o sprawy budowlane. Będą jeździły trzy linie, czyli 4, 10 i 18. Każda będzie jeździła co 8 minut, czyli średnio w godzinach szczytu mamy tramwaj co 3 minuty. To jest oczywiście sytuacja tymczasowa tak naprawdę, no bo w momencie, kiedy otworzymy linię w kierunku Wilanowa, no to tych linii będzie zdecydowanie więcej. No wiemy na pewno, że one muszą do trzech miejsc pojechać, czyli muszą jechać te linie aż do terminala w Wilanowie na sam koniec, będą musiały jechać do pętli na Stegny i będą musiały jechać na Gagarina w okolice Czerniakowskiej. Tak więc układ linii, układ tras będzie się na pewno tutaj jeszcze w najbliższych miesiącach zmieniał. Czy tutaj na Puławskiej, teraz się znajdujemy na Rakowina, węźle Rakowiecka, będą jakieś drzewa na przystankach może jeszcze? No na samym przystanku, na którym się teraz znajdujemy, tak. I jeszcze tutaj kilka sztuk drzew ma być przy skrzyżowaniu nasadzonych. No ich oczywiście będzie łącznie kilka sztuk, bo nie ma zbyt wiele miejsca na te drzewa, ale tak, generalnie będzie tu więcej zieleni. Pracujemy też nad tym, żeby przed bankiem, przed dawną siedzibą banku PKO pojawił się też taki gazon z bylinami i z krzewami. Dobrze, a jaka tutaj będzie możliwość przejazdu do tramwaju wysoką maksymalną prędkością? Bo są tutaj dużo jest rozjazdów i jak to będzie wyglądać? Oj, to jest trudne pytanie. Na pewno część rozjazdów jest rozjazdami głębokorowkowymi na całej trasie do Wilanowa. Wydaje mi się, że ich tutaj nie ma, więc prędkość standardowo będzie 15 km na godzinę. Natomiast z punktu widzenia takiej optymalizacji przejazdu tramwajów tutaj przez ten węzeł, to musimy pamiętać, że tu są szyny w splocie, czyli no to przyspiesza przejazd tramwajów przez skrzyżowanie. Natomiast to musiałbym sprawdzić, ale na samej trasie budujemy rozjazdy głębokorowkowe. Jaka jest różnica w takim razie do tramwajów przy głębokorowkowych i standardowych? No głębokorowkowy rozjazd umożliwia przejazd z wyższą prędkością, to jest 30 km na godzinę, natomiast no, jeżeli chodzi o sprawy z taką czystą geometrią i inżynierią, no to nie w każdym miejscu można zainstalować taki rozjazd, ale generalnie rzecz biorąc w tramwajach warszawskich idziemy w tym kierunku, żeby montować tych rozjazdów więcej, no bo to przyspiesza po prostu przejazd przez skrzyżowanie, tam gdzie oczywiście jest to możliwe. Dużo osób się zastanawia, czemu doschodnik pojawił się na trasach, gdzie nie ma przystanków, a jak są przystanki, to już jest część wybetonowana. Czym to spowodowane? Ale w którym miejscu? Na przykład za tobą. Na przykład za mną. Przy przystankach generalnie jest zasada taka, że zostawiamy nawierzchnię bitumiczną. To chodzi przede wszystkim o piach z piasecznic, który no, nie wpływa dobrze na rozchodnik. No, musimy pamiętać, że w tych szerokościach geograficznych tramwaje, zwłaszcza no, w tej połowie roku mniej słonecznej, korzystają dość obficie z piasecznic i to nie jest dobre dla roślin. Rozumiem. I w takim razie, czy to jest podobna sytuacja, jeżeli chodzi o na przykład zjazd tramwaju wzdłuż pomiędzy jezdniami ulicy Wolskiej, bo tam też jest cały odcinek betonowany, czy tam o coś innego chodzi? Pomiędzy jezdniami na ulicy Wolskiej. W którym to miejscu jest? Tam jak jest zjazd teraz w kierunku Reduty Wolskiej. W dół? Tak, w dół. W dół? Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, ale muszę sprawdzić, dlaczego tam tak jest. Nie wiem, czy to nie jest związane z odwodnieniem, ale to okay. Jest tylko moje przypuszczenie. Więc nie, bo po prostu też jest tam długi odcinek, wiesz. Tak, to prawda, natomiast jeżeli chodzi o samo zazielenianie tam najbliższej okolicy tego zjazdu, to musimy pamiętać tak, że na likwidowanym torowisku przy Wolskiej sadzimy potrójny szpaler drzew od Parku Powstańców Warszawy.
Czyli no te drzewa będą, można powiedzieć, nad przystankiem tak naprawdę, bo drzewa będą na powierzchni zero, przystanek będzie drzewa będą na poziomie zero, przystanek będzie na poziomie minus jeden i tam jest taka, będzie dość duża betonowa ściana, natomiast też zaplanowaliśmy, że ta betonowa ściana będzie obsadzona takimi pnączami, które będą w dół rosły, więc no jakby widzimy, że gdzieś pojawia się przestrzeń betonowa, no ale staramy się to też rekompensować innymi nasadzeniami, no tam gdzie na przykład no nie można było tam z jakichś względów technologicznych. No i w okolicy jeszcze będzie powstawać ta tramwaj na Rakowieckiej. Czy nie dało się zrobić całego tego skrzyżowania, żeby nie trzeba było ponownie skupować Puławskiej w tym rejonie? Trzeba było podzielić kontrakt. No taką decyzję podjęliśmy, że powstają już, a właściwie powstały już rozjazdy, więc ruchu tramwajowego nie będziemy znacząco utrudniali, jeżeli w ogóle. Natomiast no tak, rzeczywiście połówkowo trzeba będzie tą ulicę Rakowiecką wykonać. No, to będzie oczywiście obiektywnie jakaś przeszkoda dla kierowców, no ale gdzieś ten kontrakt trzeba było podzielić. Tak, a chodzi mi o to, czy nie dało się zrobić w całości już teraz zjazdów do wylotu w Rakowiecką. No tak, podzieliliśmy robotę, żeby przynajmniej ruch tramwajowy najmniej utrudniać. Jeszcze pytanie na temat pozostałych inwestycji. Jak to będzie z oddawaniem? Mamy zajezdnię Annopol, tramwania Gagarina i na Kasprzaka. Co możemy spodziewać się najwcześniej? Zajezdnia Annopol ma być skompletowana i zakończona. Budowa ma być w 2024 roku. Jeśli chodzi o tramwaj na Kasprzaka, to formalnie rzecz ujmując wykonawca ma czas, tak wynika z umowy oczywiście, do pierwszego kwartału przyszłego roku, ale zapewnił nas, że zrobi wszystko, żeby tę budowę skończyć szybciej. No to oczywiście będzie zależało od wielu czynników, ale ja mogę powiedzieć osobiście, że jestem bardzo zadowolony i bardzo optymistycznie patrzę na to, jak wykonawca, czyli firma Strabag buduje tramwaj na Kasprzaka. No bo te wszystkie obietnice związane z otwarciem kolejnych etapów, on spełnia w 100%. Jakie jeszcze inwestycje? Mamy tutaj Gagarina. Gagarina będzie gotowa do końca roku. Dzisiaj jest kładziony tam rozchodnik. No a jeśli chodzi o sam tramwaj do Wilanowa, no to tak jak zapowiadaliśmy, no, to tory powinny być gotowe w pierwszej połowie przyszłego roku. Nie będzie problemu z tym, że będzie gotowy tramwaj na Gagarina, a nie będzie dojazdu asfaltowej? Myślę, że to jest oczywiście, że można się spodziewać, że będzie taki moment, że tory będą czekały na przyjazd tramwajów, no ale to wszystko etapami jest oddawane, tak samo jak jezdnie i pozostałe elementy. No myślę, że w ciągu 3 miesięcy wszystko powinno być podłączone do siebie. To już na koniec pytanie na temat tramwaju do Wilanowa, tam teraz deweloper wstrzymał budowę, czy to nie utrudni całej budowy? Trudno powiedzieć, ponieważ czekamy na uzasadnienie decyzji sądu wstrzymującej prace budowlane. Oczywiście złożymy zażalenie na tę decyzję, a wykonawca otrzymał jeszcze polecenie od nas, co jest zupełnie zgodne też z przepisami, z prawem budowlanym, zabezpieczenia placu budowy, no zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. No niezwłocznie, jak tylko dostaniemy uzasadnienie, będziemy składali zażalenie na tę decyzję sądu. No ja mogę powiedzieć, że no nie rozumiemy, czemu deweloper blokuje no tak ważną inwestycję dla mieszkańców tej Warszawy. Dzięki. Dzięki.